dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Niewijąca się rzeczka, na której brzegach rosły przysadziste wierzby. Towarzystwo Wiedzy o kulturze zaprasza serdecznie wszystkie dzieci na czytanie bajek. Czytamy już od 2 miesięcy, każdą sobotę, a w okresie wakacji będziemy czytać non-stop, codziennie w czasie pracy antykwariatu. Uznaliśmy, że jest to sposób na to, żeby nauczyć dzieci historii, nauczyć się, jak przenosić się z jednej rzeczywistości, tej współczesnej naszej, do rzeczywistości bajecznej, bajkowej. Dzieciom jest to potrzebne, ponieważ czasami nie rozpoznają, kiedy jest rzeczywistość, a kiedy świat inny, bajkowy. I jest to jeden ze sposobów na to, żeby też dzieci się dowiedziały, czym jest bajka, jak ją trzeba rozumieć, jak ją trzeba czytać, w jaki sposób tą bajkę interpretować. Także jest to taka akcja kilkumiesięczna. Myślę, że wiele dzieci skorzysta z tego, a już kilka tysięcy dzieci przewinęło się przez nasz antykwariat.